15 fragów na 7 tierach? A co to za problem? Każdy tyle może zrobić na treningówce z botami. No tak. Moi drodzy, witam Was serdecznie w fantastycznej potyczce na Su-122-44 na mapie Himmelsdorf, gdzie kolega Oksy Pachuk z serwera rosyjskiego rozegrał naprawdę no, genialną bitwę. Co ciekawe, w trybie bitwa spotkaniowa. 15 fragów. To coś, co możemy wykonać na niższych tierach, da się, są takie przypadki, ale na wysokich tierach, na siódmych, ósmych, no to jest wręcz niemożliwe, bo no zawsze się znajdzie chociaż jeden gracz, który coś tam kurde ustrzeli, prawda? No, no niemożliwe, że ani jeden sojusznik nie zrobi nic, ani jednego fraga. A może nie zrobi. No właśnie, dlatego też. Oglądamy tą bitewkę, która przejdzie do historii. Chyba jeden z najlepszych możliwych wyników zniszczeń na tych tierach. No i cóż, zaczyna się wszystko bardzo, bardzo nieciekawie, bo odpudła w piąty tier Chinu. No, kolega tym Japończykiem powędrował aż na przepychacz, na podzamkową i spotyka Su, które nie bawi się, no i oczywiście wykańcza Japończyka. Lecimy dalej, teraz czas na flankę. Widzimy, że na no, zamku jest sporo akcji, przynieśmy się może tam, bo też warto podejrzeć jak radzą sobie sojusznicy. Widzimy no pełno czołgów, prawie cała drużyna sojuszników jest tam i walczy i strzela, więc jestem pewien, że walka będzie bardzo wyrównana, przynajmniej tego byśmy się spodziewali po ilości maszyn, ale na razie nikt tam nie pada. Kolega oczywiście, jako że ma SU, może spokojnie niszczyć te tiery. Przypomnę tylko, że Su 122 44 to bardzo potężny niszczy czołgów, który może i ma przeciętną penetrację na ten tier 175. Ma także, no, słabą celność, ale jak już łupnie, jak już trafi, to prawie, prawie zawsze zabije niższy tier typu 5. A 6-7 ma na dwa strzały, także to jest też. Spory komfort. No niektóre siódemki to no nawet na 3-4, ale większość szóstek, no zawsze na dwa strzały zniszczymy. Więc to jest bardzo duża moc tego niszczyciela, ale no właśnie, to jest moc, którą trzeba móc wykorzystać. Na tej mapie się da, bo warunki pozwalają. Warunki, czyli niewielkie dystanse, przestrzeń, które tak naprawdę sprawia, że strzelamy z odległości 100-200 metrów i teraz. Pancerkanwagen T25. A nie, to jest w ogóle ten premium piątego poziomu. No dobra, na strzał. Skończony w ostatniej chwili, bo już sojusznik miał go dobić. Na szczęście my byliśmy szybsi. I tutaj oj eksperymental. No, powiem Wam tak. Wychyla się tym Japońcem, ale trafiamy tylko za zero w gąskę. Tak naprawdę w tej bitwie. Jak tak ją oglądam, to mam wrażenie, że bardzo dużo pocisków mogło zadać uszkodzenia, a nie zadało. I tutaj sytuacja dla mnie wręcz najważniejsza. Gdyby nie ten strzał, ryzykowny, bo ryzykowny, nie zdjęlibyśmy tego Japońca. Naprawdę to było takie trafienie już na e, ostatnie sekundy, bo sojusznik w SUS-100M1 już kończył przeładowanie. Przypomnę, że on też ładuje bardzo krótko. No i cóż, wynik 5-11. Powiecie, ale jak to możliwe, tam było tylu sojuszników? No, taka ich ilość była na zamku, że niemożliwe, że nikogo nie zdjęli. A jednak pojechali w całą drużynę i nic nie zrobili. Totalne nic, prawie zero. Co prawda, troszeczkę ostrzelali, ale poza tym prawie żadnego skutecznego dobijania. Koncentracji na jednym czołgu. No, i tutaj wpada na podlówkę Grill. Niemiecka artyleria zostaje zniszczona, i jest to już nasze szóste zniszczenie. Walczymy o specjalistę z E25 Zawarcie Diamonds PVL. Ma również 6 fragów, czyli tutaj będzie chciał także mieć ten medal. Uwaga, skoda na strzał. Bardzo ładnie jedzie, odbija się od nas, a my ją kończymy. Siódme zniszczenie. No ale no to jest wiadomo, Skoda. Crusader, nie mam pojęcia jak to weszło, sorry Wery, nie mam pojęcia jak mogliśmy trafić tego Brytyjczyka, już miał się schować, wydawało się, że się schował, a tu w ostatniej chwili była trafia. E25 jedzie nam na plecy, zobaczcie, że niemiecki niszczyciel Diamond właśnie wychyla się niespodziewanie, no ale chyba tylko dla samego siebie, bo my wiedzieliśmy o jego przejeździe. Nie mam pojęcia, dlaczego on nie zareagował. Chyba wiedział, że się obróciliśmy, a jednak dał się bardzo łatwo zniszczyć. I tu już jest, moi dro drodzy, dziewiąte zniszczenie, bo tak samo Crusader popełnia błąd. I najciekawsze jest to, że wydawało się, że okej, okay, bitwa jest przegrana, ale zobaczcie, jakie czołgi mają rywale. Black Prince, nie wiadomo ile HP, ale razem cały team ma 2,5 kolega jest sam na 6. To prawda to są głównie wyższe tiery i co najważniejsze dobre czołgi, ale to są teraz już ogryski. Nastrzał na dwa strzały. T485 pada T67 zostaje zniszczony. 11 zniszczenie. I już tylko cztery lufy. Spokojnie cztery lufy można zniszczyć. KW2 odbija się z pocisku przeciwpancernego. Gdyby nas trafił, to mógł być koniec. Gdyby trafił, przebił to byłby koniec. Uwaga, kolejne KW2. Pudło, ale trafia nas tylko za 256. Nie powiem teraz fart, przyogromny Do tego jeszcze widzimy Black Prince'a. Black Prince to oczywiście szybko strzela bestia. Co więcej, kolega ma pełno HP. Priorytet to dobić Rufę. Dobijamy KW2 i co z Black Prince'em? Walka z nim na no, ten dystans nie ma sensu, wiecie dlaczego? Bo on strzela często, ma dużo HP. Pokona nas w takiej walce, musimy od niego odjechać i poszukać jakiejś franki, sposobu, aby go zaskoczyć, wyjechać mu na bok, na plecy. Pamiętajmy o tym, że on no ma duży zapas HP, więc w takiej bezpośredniej walce od razu byśmy przegrali. Ma nas na dwa strzały, dwa, trzy strzały powiedzmy. Ale to nie koniec, moi drodzy, bo jeszcze jest Yakht Panther. Yacht Panther, który jest na strzał. I teraz jest ustawione plecami, ustawione plecami nie ma szans już i dobijamy go. Powiem tak, idealne wyczucie czasu. Sporo szczęścia, że akurat złapaliśmy go w takiej pozycji, bo on mógł nawet nas przy dużym szczęściu zdjąć na hita, gdyby mu polosowało powyżej średnich uszkodzeń. Przypomnę tylko, że Jak Panther ma dwa działa topowe. 88, która zadaje średnio 240 uszkodzeń i 105, która zadaje. 320 damagea. Więc przy dużym szczęściu mógł nas zdjąć na strzał, Ale teraz to już tylko takie gdybanie, bo jego nie ma. A nam został tylko 15 frak do zrobienia. Black Prince Ale to nie jest byle jaki frak, bo jak już mówiłem, rywal jest w dużo, dużo lepszej sytuacji. Spokojnie przeżyje nawet dwa strzały. Także będziemy musieli nawet trzy razy go trafić, jeśli dobrze polosuje. Pamiętajmy o tym, że my mamy średnio 390 uszkodzeń, więc powiedzmy 400, 400, 400 i będzie po nim. No ale to też jest taki, bym powiedział, pozytywny scenariusz. Szczęśliwy, bo hmm, nie raz, nie dwa przekonamy się o tym, że szczęście może być po stronie rywala i się odbijemy. Tutaj coś też nie pójdzie. Dodam tylko, że kolega nie ma już pocisków Premium. Nie wiem, czy miał na start, ale teraz na pewno już nie ma. Także, Black Prince'a można spokojnie nie przebić tą amunicją. 175 penetracji to zdecydowanie za mało na 100% przybicie, No i tak sobie myślę, że czas leci. Black Prince raczej no, ma przewagę, więc powinien wyjść z inicjatywą, czyli zacząć przejmować bazę. Dodam tylko o, y, to, że kapowanie bazy w tym trybie, na tej mapie zajmuje no około 4 minuty. Nie 3, bardziej 4. Czyli jesteśmy już na granicy prawie szans na przejęcie kapa. Na przejęcie bazy. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. No, Jeśli zaraz Black Prince na kapa nie wiedzie, to już nie będzie szansy, że skapuje ją. A tym samym kapowanie w ogóle będzie bez sensu. Poza tym, że będzie to jakaś. No. informacja dla naszego bohatera bitwy. Czyli, jeśli nie my, no to Black Prince musi się pośpieszyć. Dodam tylko też to, że w ogóle kapowanie bazy na tej mapie samemu wiedząc, że rywal może nas zaskoczyć z wielu frontów, jest bardzo słabym pomysłem, i powinniśmy to, to robić w ostateczności. Mówiąc wprost. No, i jeśli Black Prince wjedzie na kapa, a widzimy, że wjechał teraz, to zniszczenie go jest może nie tyle co łatwe, co spokojnie możliwe do wykonania. I dzieje się coś tragicznego w skutkach: Black Prince nas przebija i jesteśmy na dwa strzał. Teraz przebija nas ponownie, jesteśmy na hita, a my dwukrotnie nie trafiamy. I powiem tak: tego Black Prince'a mogło już nie być, ok? On już, on już mógł paść. Ale nie padł. I co najgorsze dla niego. On tu nie jedzie. Uparcie kapuje bazę, co jest kompletnie dla mnie niezrozumiałe. Powiem wam tak. Mógł wyjechać, zniszczyć kolegę spokojnie. Powiem tak, kolega jest na strzał, wystarczy wyjechać, strzelić, on strzeli trzy razy, my strzelimy raz. Yy... Powiem tak. Wygrana dla niego była na wyciągnięcie ręki, By była. Była, po prostu była, bo kapuje dalej. A ja Wam powiedziałem, że kapowanie w tym trybie to nie jest najlepsza sprawa. Dlatego, no, ja bym się cieszył bardzo, że kolega Oxpachuk jeszcze żyje. No i teraz, co należy zrobić? Oczywiście pojechać od południa. Nie mam pojęcia, czy kolega ma w ogóle optykę. No, lornetki na pewno nie ma. Przypuszczam, że może jeszcze nie mieć tutaj po prostu wielu, wielu konsumabli wyposażenia. No i to sprawia, że jest w troszeczkę gorszej sytuacji. Bo no z lornetką spokojnie mógłby Black Prince'a zobaczyć z daleka, prawda? Bezpiecznie strzelić, cofnąć się za rok budynku i być bezpiecznym. No ale tak bez lornety może być trudno go podświetlić. Wychylamy się z południa. No, i okazuje się, że Black Prince tu jest. Co najlepsze, celuje w naszą stronę, ale nas nie widzi. Celujemy, 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 trafiamy za 368. Rywal nas widzi. Co ciekawe, nie strzela, chyba budynek mu zasłania, trafiamy go po raz kolejny, i teraz aż się prosi o załadowanie Heka. Powiem Wam tak, haek w takich sytuacjach jest na wagę złota. Kolega zmienia amunicję bardzo, bardzo rozsądnie. Celujemy przez ten prześwit, celujemy, trafiamy, kurde, w płotek. No i to jest też problem. Ale na ślepo. Już wchodzi. No i moi drodzy, 15 <śpiętnaście> fragów na siódmym tierze, na siódmym tierze, na siódmych tierach. Naprawdę, no jakiś kosmos, bitwa prosto z nieba. Nie mam pojęcia, co tu się stało. Jak to się. Ja zawsze się zastanawiam, co ci gracze robią w tych bitwach, że nie robią fraga żadnego. Yy, ja rozumiem, że można mieć słabszą bitwę, ale 14 sojuszników, słabszą bitwę. <laughs> to jest aż wręcz niemożliwe. I tak jak czasami się ogląda te 14 fragów na drugich, na trzecich tierach, to można pomyśleć, no dobra, no ten gracz, ten gracz nie wiedział w ogóle o co chodzi. Pierwszy kontakt z grow, ale tutaj. No, to, to aż jest niemożliwe. Także, no, Po prostu tylko pogratulować. I co najciekawsze... Pełno, pełno fajnych momentów, scenariuszy dla kolegi, bo... KW-2, która się odbiła. KW-2, który strzelił za 200. Black Prince, który... Miał raczej słabą załogę, że nas nie zobaczył od razu. Poza tym, także fart z y, Strzęwy. Jak panterka, która była ustawiona plecami, no to były bardzo fartowne momenty i to one sprawiły, że mamy taki kosmiczny wynik, więc no to są takie najważniejsze momenty, a teraz zobaczmy rezultat. Medal Kobanowa, poza tym medal Rosjyni, Stalowa Ściana, Specjalista, Duży Kaliber, oczywiście wpadła MK. Mamy 5523 punkty uszkodzeń, 15 fragów i prawie 2200 podstawowego expa, po prostu po prostu kosmos, tak? 1600 chyba uszkodzeń zablokowanych no i na czysto kolega zrobił 180 000, kurde, ale to z bonusem, to z bonusem, bo normalnie byłoby 143 odjąć 6000 a to też ciekawe, że tak mało wyszło, bo pociski kosztowały 30 tysięcy. Po prostu pewnie mijał zapas w garażu, w magazynie. No dobra. Co to mogę powiedzieć, po prostu piękna bitewka i to w niecałe 13 minut. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Zachęcam Was do oceniania, komentowania. Piszcie śmiało, jak Wy byście się zachowali pod koniec tym Black Prince'em. Próbowalibyście od północy, czy też od południa, według mnie. Południe tutaj było lepszym wyborem. Tyle ode mnie, papa. Pa.